Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy racuchy ziemniaczane. Mogą być ziemniaki z poprzedniego dnia. Przepuszczamy przez preskę. Dodajemy 3 jajka, 3/4 kwaśnej śmietany, 2 łyżki mąki i 1 cebulę, sól i pieprz. Z solą uważamy, ponieważ zazwyczaj ziemniaki solimy. Cebulę ścieramy na kartce o dużych oczkach. I składniki należy dokładnie pomieszać. Będziemy smażyć. W moim przypadku jest to smalec, ale dowolny tłuszcz, jaki w domu mamy, taki smażymy. Dodamy pieprzu i mniej soli, ponieważ ziemniaki miałam słone. Dodajemy jajka i dodajemy kwaśną śmietanę. I należy dokładnie składniki połączyć. To musi być dosyć rzadkie, nie może być za gęste i racuszki będą wtedy puszyste, smaczne. Takie racuszki podajemy do mięs lub jako samodzielne danie z kwaśną śmietaną. Świetnie smakują. Masę ziemniaczaną mam doprawioną. Jest ona dosyć rzadka, jak wspominałam. I kładziemy niewielkie porcje na rozgrzany tłuszcz. Gdybyśmy nie dodali soli i cebuli, to możemy takie racuszki zjeść na słodko z musem jabłkowym albo ze śmietaną. Tak wyglądają nasze racuszki ziemniaczane. Smażymy z jednej i z drugiej strony. Racuchy ziemniaczane zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu, i wkładamy następną porcję ciasta. I tak smażymy do skończenia składników. Tak, mamy usmażone racuchy ziemniaczane. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Racuchy ziemniaczane.